Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek z oczywiście tego świata dziwnego, nie wiem, nawet chciałem powiedzieć, że spalionowa, ale jestem pod jakimś wielkim grzybem. No nic, widzowie, tutaj zakończyliśmy poprzedni odcinek, no i jestem tutaj wraz z moim, prawda, Krzysiem, który jest zapieczętowany tutaj. Przejęliśmy ten domek tak naprawdę, bo jest najmniej, że tak powiem, zniszczony, aczkolwiek tu i tak nic nie ma, nic tu nie zrobiłem. W każdym razie, słuchajcie, musimy pójść do domku Palionki i Steve'a dzisiaj na pewno, ponieważ patrzcie, że tutaj szybko przelecimy sobie do tego. Okej, dobra, jest jeszcze coś takiego, ale dzisiaj musimy pójść do Palionki i Steve'a, musimy to sprawdzić. Może to sobie później sprawdzimy, ale na dany moment musimy sprawdzić to, co tutaj się tak naprawdę kryje i sprawdzić te domki i to wszystko przejrzeć. To jest to, co dzisiaj musimy zrobić koniecznie, a ten domek to co to jest? A to jest, wiem co to jest, dobra, to już wiem, to już sprawdzaliśmy. Dobra, no to w takim razie, słuchajcie, no ja tak, ja chciałbym sprawdzić jeszcze jedną bardzo ważną, oczywiście na samym starcie, łapka w górę, subskrypcja, wbijajcie na serwer kidowice.pl, ponieważ tam możecie zagrać na trybie survival multiplayer, a dzisiaj jak oglądacie ten film, nie wiem czy udało mi się, mam nadzieję, że mi się udało zrobić dzisiaj streamka. Jeżeli udało mi się zrobić dzisiaj streamka, no to będę się naprawdę mega cieszył. Nie wiem, czy mi się uda, bo jest dużo rzeczy do zrobienia, ale postaram się. A jeżeli nie dzisiaj, to za niedługo pojawi się streamek, więc wbijajcie i wyczekujcie. A ja tak, to słuchajcie, bierzemy tego konia w takim razie. Weźmy go na ręce. Czy jestem w stanie cię tak... O nie, to zakładam to, tą smycz. Weźmy drugą rękę, weźmy sobie to i teraz... Czy ja ci nie mogę zabrać, jak ja mam cokolwiek w ręce? Dobra, czekajcie, musimy zrobić tak, tu jest jakaś, o, tu jest jakaś dziura, wyrzućmy tutaj coś, co nie potrzebujemy. Najbardziej niepotrzebna rzecz, no oczywiście, że surowy jakiś, kurczę, jakaś surowa ryba. Dobra, i teraz tak, mam cię, dobra. O nie, jak ja wolno idę z nim. O, dobra, ale słuchajcie, ja jestem ciekaw bardzo ważnej rzeczy. Czy jak ja podejdę do tego Waystone'a, czy ja jestem w stanie wraz z Krzysiem się przeteleportować? Jeżeli wraz z Krzysiem to zrobię, to jesteśmy, kurczę, w domu. I teraz słuchajcie, zróbmy tak, uwaga, klikam. I uda nam się. No nie, nie mogę w to kliknąć, jak mam Krzysia na łapach. Krzysiu, chyba nie pojedziesz ze mną. No nie. Krzysiu, dobra, musisz tutaj zostać. Musisz tu zostać, ale słuchaj, my jesteśmy na kordach 1300 na 1200, a to jest na 2000. Czyli to nie jest... A nie, to jest 2000 metrów stąd. Ale nawet nie wiem, w którą stronę. O nie. Dobra, Krzysiu, słuchaj. Ciężko mi to mówić, ale musimy się rozstać. Ja uwalniam cię. Krzysiu, zwalniam cię. Możesz, prawda, ruszać w świat. Ściągam ci zbroję. Daję ci mięso, ci rzucam. Biorę to. No i, że tak powiem, Krzysiu... Wio, no, że tak tyle, no, znajdę godnego następcę na ciebie tam po drugiej stronie. Dobra, słuchajcie. Dobra, widzowie, Krzysia zostawiliśmy, lecimy. Wchodzimy w to i domek Palionki Steve, uwaga, 3-2-1-0, puu! Jesteśmy, dobra, mamy tutaj ten domek. Teraz tak, ja to ostatnio przeglądałem. Co to za budynki? O, czekajcie. Nie, widzę Niki. O nie, o nie! Oni się tu osiedlili! Co jest grane? Dobra, czekajcie. Po cichu. Tam jest Dave. Tu jest Palion, dobra, tu są budują jakieś... Nie wiem co to jest w ogóle, jakieś dziwne budynki. Dobra, lecę za nimi i zobaczymy... Jaki namiot zarąbisty! Dobra, kto tu ma rzeczy? O, no na pewno Palion. Dobra, lecimy na górę, zobaczy. O, jakiś achievement. Dobra, jaki grzyb dziwny. Dobra, halo! Paweł! Dzień dobry. Co ty robisz? W końcu was znalazłem, gdzie jest Dave? Tam gdzieś po las. Czemu jesteś taki biedny? Czemu jestem jaki? A, to ten! A tu jest! Zdrajca narodu! Co zdrajca narodu? Ja was szukałem tyle czasu! Czemu biedny? Gdzie ty? Czemu masz skurzone rzeczy? Fajne mam rękawice? No właśnie. Fajne mam rękawice? Beznadziejne! No nie, no znalazłem się... Siema! Co ty masz? Ej, co wy macie za rzeczy? Skąd wy takie rzeczy macie? Ja mu dam coś. Daj mi ja coś. Ja ci dam coś ważnego, patrz, bo mam dwie, bo mi dali. O, jak dobrze. I to się przyda. Dobra, dzięki wielkie. Ale ej, dobra, parę, niestety nie mamy. Dobra, co ogarnę. Gdzie wy byliście w ogóle? Co, jak wygląda sytuacja? Bo my się dawno nie widzieliśmy, nie? Ja ciągle waszymi śladami lazłem. Chodziliśmy po całym świecie i zwiedzamy na razie, no. Czekaj, niech zgadnie, czyj, który jest dom. No to będzie... Nie wiem czyje, ale ten dom będzie Dawida. Nie. To jest dom. To ten dom... Smursraca. Kogo? Smursraca, poznaliśmy takiego małego strzata, którego ja nikt też, nie lubi. Ja też, a on mi w ogóle powiedział, że poszliście w którą stronę i mnie okłamał w ogóle, ja muszę go wyjaśnić. A. I ktoś mu ten spalił, więc już ktoś go wyjaśnił. Dobra, tak ten dobrze, dom... Ja go wyjaśnię. Ten dom jest twój, Dave. Tam namiot jest Pawła. Albo nie, twój jest namiot, a to domek jest Pawła. Ale czemu tak zamieniłeś? Zamieniłem tak dlatego, że ten dom no, pasuje mi do stylu Pawła. No bo to jest dom Pawła. No, a namiot jest twój, nie?
Tak. Dobra, a tam jest, hejter ma to coś dziwnego. Dobra, co, a to czy jest? Smurfkata. Smurf pierda, aha, takiego smurfa. A, no tak, no bo czemu ty go nazywasz? Tak. Bo ja go nie lubię, co, tak się da? Nienawidzę go. Aha, on tu tak to rozbudował. Dobra, no to czekaj, to ja też tu gdzieś muszę się wybudować w takim razie. Ty, a widzieliście Milki? Sądzisz, że domu Yetiego. No, no nie co? Wiem, nie wiem, czy mam wyrażać na lodu szczerą opinię. No, no nie wiem, globus ma fajny. On nawet nie wie, gdzie Polska jest. Ej, patrz, to jest taki dom stary lata 2011, nie? Szczerze to jest taki, no, o, to nawet bardzo dobrze, żeś to ujął, no. No nie wiem, myślę, że znam czas, który poświęci na wybudowanie tego domu. Granice 20 sekund. No dwóch minut, no bo jednak trochę tych bloków jest, trochę ten klocek jest wielki. Dobra, to czekaj, to ja też tu gdzieś muszę się wybudować. Dobra, słuchajcie, czy no jest właśnie, jakaś preferowana działka? No niestety nie mamy pomarańczowego tego, a trudno, tego, nie obchodzi mnie to, tu się wybuduje. O, czy to jest dobre miejsce? Dawaj Zirta! Nie tak daleko, no gdzie tam odchodzisz? Tu sobie tego. No dobra, dawaj dobra. Dawaj to Zirta, co? Dobra. Dawaj Zirta, jak Nubek. Dawaj, co? Czekaj, to tutaj, to wow. Tutaj. Ja ci dam to jak chcesz. O, tu. Tu, dobra, tu, o dobra, to jest idealne miejsce, tutaj zaklepuję to. Ej, Tościk, a jak ci się podoba dom Yetiego? To pytanie przed chwilą było już. Ej, dobra, tost, zarapuj coś. Dobra, nie, dobra, słuchajcie, ja już tyle wystarczy mi rozmawiam z wami, widzę. Co już, jak to posnikało? Co to było? A, magia świąt, widzisz? Chcesz się nauczyć? Fajne, to powiesz cheater. Dobra, słuchajcie, czy wy widzieliście gdzieś Milki? Bo ona też ponoć tutaj gdzieś krąży. Nie, zero. To ja nie mam to z Milki. Ja w sumie nie rozmawiałem z Milki od jakoś dwóch miesięcy. No dobra, okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Ja nie mogę. Mówię to całkowicie poważnie. Dobra, ja się tu rozbuduję, słuchajcie panowie, bo ja... No to będzie git. Ja potrzebuję trochę się skupić nad tym wszystkim. A i w ogóle możemy pójść spać, bo już jest, kurczę, późno. Co? Chodź, łóżko ci dam. O, daj mi, ja chcę jakieś itemy. Ale to w skrzynkę najlepiej, jakbyś mi włożył jakąś. Dobra. Ja mam skrzynkę. Słuchajcie, tragedia, ktoś wziął wszystkie łóżka. O, nie macie łóż... No nie, no. Ja sam nie mam łóżka. Dobra, gdzie ty jesteś, hejter? A tu są łóżka. Ja tu, za tobą. A, to dawaj, włóż mi do skrzynki, co chcesz. Dave wziął wszystkie, no. Słuchajcie, tragedia, ktoś wziął wszystkie łóżka. Ile macie łóżek? Zero. Dobra. Tyle. Dave wziął wszystko. Dzięki, bardzo się to przyda. Patrz, jak mogę, wzięliście, może tak skrzynkę zabrać? Spoko, many. Wow, to, tak, wiemy. Okej, no dobra. Nie, myślałem, że nie wiecie, nie, po prostu. Ale to czekaj, to patrz teraz to, czy to wiedziałeś, patrz. To wszystko zwierzęta też, tak. A, dobra, nieważne, dobra, no to się bujajcie. A mucha? Nie mogę muchy wziąć. No jak muchę? A to, chciałeś błyskotliwy chciałeś być. Dobra, słuchajcie, ja sobie idę wybudować dom, trzymcie się do później. Na razie. Hello. Cześć. Dobra, widzowie, a więc zostało mi tutaj rozbudować to moje miejsce jakoś, odłóżmy sobie te wszystkie rzeczy do skrzynki, troszkę sobie tutaj pooświetlałem, tak żeby mieć tutaj, że tak powiem, troszkę miejsca. Myślę, że to jest miejsce idealne na to, żeby zbudować tutaj swój dom. Myślę, że tutaj jest naprawdę petarda. Weźmy sobie ten crafting, zrobimy szybko jakąś skrzynkę jeszcze, żebyśmy mieli więcej miejsca, bo mi tutaj widzę, że brakło. Odkładamy wszystko do tej skrzynki, żeby już mieć, no w końcu znaleźliśmy przyjaciół, w końcu jesteśmy, że tak powiem, w domu, jak to się mówi. Dobra, słuchajcie, a więc tak, tutaj zróbmy dom. I teraz tak, zrobimy taką prowizoryczną chatę, która na pewno się jakoś zmieni, ale na początek niech jest taka. Niech jest drzwi na jeden, niech są może. Tutaj zróbmy może po prostu to tyle. Tu będą albo jeszcze jedno dalej, tutaj, w tym miejscu, dobra. Rozwalamy to. No muszę zdobyć lepsze itemy, kurczę, bo tutaj widzę, że oni mają już dobre itemy, a ja jestem troszkę w lesie. 4, tutaj również są 4, pyk. Raz, 2, 3, 4, pyk. I teraz tutaj idziemy do... Tyle, tutaj do tyle, okej, okay. I tu mamy 5, tu mamy, dobra, świetnie, i tutaj mamy również, będzie 4 i 4, okej, okay, mamy to wymierzone idealnie, dobra, świetnie. Teraz tak, tu posadźmy sobie te kwiatki, trzeba ściąć wszystko ze środka, żeby mi tutaj nie przeszkadzało, to trawsko, dobra, okej, okay, świetnie. I teraz tak, to niech sobie tu jest, wywalamy to. I potrzebujemy drewno, no potrzebujemy masę desek różnych i tego typu rzeczy. Ja dostałem tu jakieś bloki od hejtera, ale szczerze, czy ja to w ogóle użyję? Magic log. Ciekawe, czekajcie, zobaczmy co on... Okej, to jest taki niebieski. Czy to mi tu będzie pasowało? No nie, no totalnie nie. Totalnie mi to tu nie pasuje, no nie, no to tak być nie może. Dobra, musimy zrobić tak, wymieńmy całkowicie te dębowe drewno, znaczy tu tam deski. I robimy tak, a jeszcze kobla by mi się przydał. Kobla by mi się przydał, czy ja mam kobla? Nie mam kobla. Dobra, to później będzie trzeba to dać. Może na dany moment zróbmy z czegoś innego. Zróbmy na razie, niech jest z tego.
a później to zmienimy na kobla. I teraz tak, tu musi być taka podstawa dookoła, więc robimy w ten sposób. Dobra, świetnie. Dobra, to tutaj, okej. Okay. Mamy to. Pyk, pyk, pyk. Dobra. I tu. Dobra, i teraz robimy... Teraz... O nie, zamieniłem całkowicie te logi, nie mam już nic. Dobra, musimy zrobić z tego w takim razie. Robimy tak, tu. Tu będą drzwi. Tu zrobimy taki podest do tego. Tutaj tak, okej. Okay. Dobra, czyli robimy na razie bez... bez tego, bez... no jak to się nazywa? Na razie robimy bez krawędzi tak naprawdę, bez narożników. Tu robimy tak, okej. Okay. Tu mamy okno w ten sposób. Tutaj widzę to, żeby było okno w taki sposób. Okej. Okay. Tutaj tak samo. Tu tak naprawdę wszędzie będzie podobnie. Dobra. I mamy takie podwójne okna. O, zaraz mi braknie dresek też, nie będę miał z czego budować. Dobra, no budujemy ile się będzie dało, a później sobie resztę pozbieram poza odcinkiem i dokończę to też poza odcinkiem. I pokażę wam następnym razem, ale postaram się tu... O, no i mi się skończyło. Dobra, czy to jest drewno dębowe, to co ja tutaj mam? Muszę to sprawdzić. Bo wygląda to... Tak, to jest dobra, to jest to. Dobra, no to fajnie, elegancko, to bierzemy to w takim razie. Wszystko. Dobra, to się na całe szczęście szybko zbiera dosyć, więc mamy fajnie. Bo uda nam się to może dokończyć dzisiaj. Teraz bierzmy te drzewa, później tu zasadzę je na nowo, żeby sobie rosły. Dobra, pyk. Okej, mamy tego już. O, już lecą sadzonki. Dobra, to zasadźmy od razu. Tu, tu, tu. Dobra, i tu na dole. Pyk, pyk, pyk. Niech jest. I tu. Dobra, świetnie. Okej, a więc tak, dokończmy te logi w tym miejscu. Musiałbym się dostać na górę. Na górę tego bym się musiał dostać. Tu, pyk. Teraz tu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. A i tu jeszcze. Tu. No i tutaj. Raz, dwa, trzy. Dobra, teraz tak. Resztę możemy sobie zamienić tutaj. Zrobić w takim razie teraz tak, jak to było. Może mi starczy to już w końcu. Dobra. Tu jeszcze logów nie dałem. O, jednego. Dobra, tak, tak, tak. I uwaga, pyk, pyk. Mamy to. Mamy to! I teraz trzeba zrobić jeszcze podłogę. I teraz z czego zrobić podłogę? No wydaje mi się, że podłogę powinniśmy zrobić sobie z jakiegoś innego drewna. No dobra, ej, wykorzystajmy to drewno drugie, co jest, czyli to niebieskie. Może to się będzie to nadawało na podłogę? Niech jest. O, żarcie. Mamy jabłka, zjedzmy jabłka, szybciej się najemy. Raz, dwa. Jeszcze tu mam jakiegoś ziemniaka? Mam, dobra. Świetnie. Dobra, robimy w takim razie z tego. Czy to będzie pasowało? Totalnie dziwne, ale niech jest. Niech jest niebieski jakiś ten... No, będzie coś innego będzie w końcu. Jesteś w jakimś dziwnym świecie, są nowe rzeczy, trzeba z nich korzystać. Więc zróbmy sobie taką niebieską podłogę w takim razie. Mamy tego drewna dużo, bo mi tutaj sporo dali, więc wykorzystajmy. Wykorzystajmy go najlepiej jak się dam. Dobra, tak. I teraz pochodnie sobie dajmy tak w takich strategicznych punktach. Tu. I nad tym. Dobra. I teraz z czego dach? Dobra, zobaczmy, co my tam jeszcze mamy z tych rzeczy ciekawych. Dali mi te bloki, one są niepotrzebne, bo ja nie chcę tego koloru mieć. Totalnie. Dobra, weźmy to. No i szczerze wam przyznam, że wychodzi na to, że muszę zrobić na przykład no nie wiem, z czego muszę zrobić dach. No, na dany moment zamienię to i robimy półpłytki. Zrobię na razie z półpłytek, a co się później wydarzy, to się... No co jest? Co jest? Nie mogłem... Dobra, okej, okay, poszło. Nie mogłem dać tego. Dobra, i teraz... czy na tej wysokości robić? Możemy, bo może zrobimy drugie piętro, więc niech jest na tej wysokości te półpłytki. I wtedy będziemy mieli szansę na zrobienie drugiego piętra, z tym, że tutaj pochodnia nie może być w takim razie. Ale to spokojnie, pochodnie damy sobie w takim razie. No niech jest tu. Dobra, i teraz tak, tak, tak. Ej, no dobra, no dom będzie wyglądać przednio. Potrzebujemy jeszcze tylko piasku, żeby okna wstawić. Ale to na piasek zrobię później wyprawę, bo na dany moment chyba tak łatwo nie znajdziemy. Co jest? Wypadło mi to? Nie wypadło mi. Ej, skończyły mi się te bloki idealnie? Że się rozwaliłem? Czekajcie, bo to trzeba wyjaśnić. To trzeba wyjaśnić tą zasadę znikających bloków. A, pojawił się na górze, okej. Okay. Został mi ostatni jeden, czyli idealnie mamy to wymierzone. Możemy na razie zrobić sobie takie coś. No i zróbmy sobie w takim razie... O nie, no dobra, zetnijmy te drzewa. I po prostu zróbmy sobie normalne drzwi, bo jednak nie podobają mi się te drzwi dżunglowe, totalnie. Dobra, to drzewo zostawmy. Ale mogę się dostać do tego mojego drewna, które tu jest. O! Dobra, to się nie rozwaliło jakoś. To też. Okej, okay, dobra, teraz poszło. Świetnie.
Dobra, i teraz czy ja mam dirta jakiegoś? Nie mam dirta, trzeba ogarnąć sobie, więc ogarnijmy szybko pyk jednego, bo tu jest dziura. I robimy szybko drzwi. Drzwi, drzwi, drzwi. Jeszcze jedno. Dobra. Okej, mamy drzwi. Wstawiamy drzwi. Pyk! Świetnie. I możemy zrobić w takim razie troszkę większy ten podest. Zróbmy tak. Tak, okej. No i teraz możemy zrobić fajny, elegancki podejścik tutaj. Po całości zrobić takie coś. Tu. Zróbmy na dwie. I teraz tutaj coś takiego. Dobra, no. Mogłoby to wyglądać lepiej, będę nad tym później myślał jeszcze, żeby to jakoś ulepszyć. Dobra, no mamy wstępny domek tak naprawdę, nie? Potrzebuję teraz piasku. Czy tu jest gdzieś piasek w okolicy? Halo, halo. Jak tu nie ma nigdzie piasku w okolicy, to mamy trochę lipę, ale... Tam nie, tam jest, tam nie... O, papuga. Ty, chodź tu. Jednym ciosem. Co jest? To jest miodziobak! Co jest grane? Dobra, to jest ta zaginiona papuga od hejtera. Dobra, git. Dobra, zobaczmy, że tu gdzieś jest piasek. Halo, piasek, 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 piasek. O nie. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Ale mi to zryło łeb teraz. Czy to nie było tak, że ja... Zginąłem wtedy na tym morzu wczoraj. Ja się pojawiłem w tym miejscu. Ja wyszedłem przecież stąd. Poszedłem w tą stronę. Tutaj. I zabrałem z tamtej skrzynki rzeczy. Następnie poszedłem. Kurczę, już mam młyn na bani. Już nie wiem, co się wydarzyło. Mam wrażenie, że tu byłem chyba. Ale czy ja tutaj. Dobra, nie wiem, nieważne, nieważne. Dobra. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Nieważne, w każdym razie nie widzę tu nigdzie piasku, będę musiał wyruszyć w tą wyprawę, żeby zdobyć piasek. Będzie trzeba też zdobyć fajerwerki, żeby jakiś mieć pożytek z tej elytry, którą mam. Aczkolwiek i tak nam się przyda, bo z góry będzie można fajnie zlecieć. O nie, no co mi tu zrobili już. Ale oni są zabawni, ja nie mogę, ale beka. Chwilę mnie nie było, chwilę mnie nie było i już normalnie jest uwa w opachy. Tak to jest, normalnie. To są, pamiętajcie, to są dorośli ludzie, nie? Oni mają naprawdę... dużo lat mają, nie? Ale dobrze, mam dzięki nim ten, drewno, więc fajnie, bo potrzebowałem i tak. Więc no dobre, wyszło. Dobra, rozwalmy to. Bierzemy to. Dobra, załóżmy na łeb. O, elegancko, teraz będę ich straszył. Elegancko, dobra, weźmy to. Nie wiem, zamurowali mi drzwi, a obok zostawili tą dziurę, nie? To są naprawdę... Takie mózgi to są. Dobra, słuchajcie, przeniosę tutaj wszystko do środka. Ja to mogę przenieść chyba ręcznie. Tak jest, że mogę przenieść ręcznie. Dobra, tu zanosimy do środka. Niech są te skrzynki w tym miejscu. Jedna skrzynka. Czy ja crafting też mogę zabrać? No, craftingu nie, ale to by było głupie, jakbym mógł. Bez sensu. Dobra, weźmy to. Dobra, szybki tu przejście robimy. Dobra, tu Adikox krąży. No to już wiemy, kto to kurczę zrobił, nie? Już wiemy, kto mi tutaj takie syfy robi. Dobra, i teraz co oni tu wyprawiają? Można zabrać crafting jednak? No zabierzcie se, zabierzcie se, zabierzcie se, zabierzcie se. Git. Mega, mega śmieszne. Git. Dobra widzowie, kończę odcinek w tym miejscu. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie. Elo!